Witam Was w kolejnym spotkaniu na moim kanale YouTube. Wiele z Was zadaje mi pytanie, czy mój salon powinien mieć konto na Facebooku? Jak prowadzić konto na Instagramie? Czy da się na tym w ogóle zarobić? Dziś odpowiem na te inne pytania związane właśnie z mediami społecznościowymi. Jeśli po emisji tego odcinka macie jeszcze jakieś pytania, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Zdawać by się mogło, że przecież dziś każdy wie, jak obsługiwać Facebooka czy Instagrama. W końcu posiadamy prywatne konta i spędzamy wiele, wiele godzin dziennie korzystając z sieci, przeglądając tablice naszych znajomych, rozmawiając z nimi na Messengerze. Gdy jednak przychodzi do profesjonalnej obsługi social mediów, a nie jedynie niewinnym tworzeniu własnego profilu, część z nas się gubi i czuje dezorientację. Jak dodać płatną reklamę? Co to jest zdjęcie w tle? Jak odpowiednio sformatować zdjęcie? W momencie, gdy przychodzi nam się zmierzyć z takimi zagadnieniami, potrzebujemy wsparcia. Ja przyznam, że sama wciąż uczę się obsługi mediów społecznościowych i cały czas poznaję nowinki. Staram się je testować, wprowadzać w życie i przyznam, że czasami z większym lub mniejszym powodzeniem. Ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że rzetelna wiedza ma dla mnie ogromne znaczenie. Z tego powodu zebrałam dla Was trochę danych statystycznych, aby udowodnić Wam, jak duże znaczenie dziś mają media społecznościowe. I tak mniej więcej szacuje się, że około 37% populacji ludzkiej korzysta z mediów społecznościowych. Ba, aż 90% internautów w Polsce używa Facebooka. I wciąż lawinowo rozrasta się grono użytkowników YouTube. To jeszcze mało? To słuchajcie tego, co druga osoba w sieci zabiera głos i pisze komentarze. Jeśli chodzi o pozostałe popularne media społecznościowe, to najwięcej osób jednak korzysta wciąż z Instagrama. To mniej więcej około 20% internautów. Następnie ze Snapchata to około 14% i na ostatnim miejscu z Twittera. Oczywiście, że istnieją inne kanały społecznościowe przeznaczone dla specyficznej grupy docelowej i przez to one są mniej popularne. Ja jednak chciałabym skupić się na tych najbardziej popularnych. Nie istnieje jednak przepis, jakiś super złoty środek, który zagwarantuje nam odniesienie sukcesu w mediach społecznościowych. Ja przygotowałam jednak dla Was zestaw kilku kroków, które myślę, że musicie podjąć, aby zwiększyć swoje szanse, aby prowadzenie profili społecznościowych skończyło się dla Was sukcesem. Są to przede wszystkim ustalenie, jaka jest Wasza grupa docelowa, odpowiedni dobór kanałów komunikacji, przygotowanie strategii prowadzenia mediów społecznościowych, regularne postowanie i wchodzenie w interakcje oraz też myślę, że ciągła obserwacja. Wiem, że to pozornie dużo, jak na pierwszy raz, jednak możecie być pewni, że po chwili wyjaśnienia wszystko wyda się zrozumiałe. Pierwszym krokiem na drodze do rozeznania odbiorców powinno być określenie, czym jest Wasz produkt. Czym jest coś, co sprzedajecie? Jakie ma cechy? Jakie są jego najważniejsze zalety i wady? Czy ma mocne, czy też słabe strony? Czy jest kosztowny, czy też tani? Kto może sobie na niego pozwolić? Czy ta usługa jest niezbędna do życia? A może jest to coś, co sobie pozwalamy tak od czasu do czasu? Pytania jak te powyżej można mnożyć bez końca. Odpowiedz sobie je na nie. Najlepiej spisz swoje przemyślenia na kartce. Sami szybko zauważycie, że pozwolą Ci na sformułowanie najważniejszych wniosków związanych z Twoją usługą. Często wydaje nam się, że doskonale wiemy, jaki jest nasz produkt, jednak chwila skupienia pomoże odkryć wcześniejsze nieznane fakty. Pomocną metodą analizy jest również analiza SWOT. Część z Was na pewno o niej słyszała. Pozwala przede wszystkim segregować informacje na 4 grupy strategiczne. Szczegółowe informacje o niej znajdziesz na moim blogu. Myślę, że właśnie w moich artykułach analiza SWOT pozwoli Ci ustalić, do jakiej grupy docelowej chcesz dotrzeć. Każdy serwis społecznościowy, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest czy nawet Snapchat, charakteryzuje się innymi cechami. Pamiętaj, że w przypadku działań marketingowych ilość nierówna jest jakości. Nie ma sensu, byś wykorzystywała każdy z dostępnych kanałów społecznościowych, na przykład jeśli Twoi odbiorcy potencjalnie nie będą z nich korzystać. Musisz sprawdzić, z jakich mediów społecznościowych, z jakich kanałów najczęściej korzystają Twoi potencjalni klienci i właśnie tam załóż swoje konta i twórz ciekawe posty. Okej, jeśli już dobrałaś kanały społecznościowe, to w takim razie przyszedł czas na przygotowanie strategii.
Jest to dosyć trudne, wymagające skupienia uwagi, jednak jestem pewna, że sobie poradzisz. Pod słowem strategia kryje się po prostu zestaw działań i planów, które będziesz realizować. Odpowiedz sobie na pytania, jaki typ treści chcę publikować, w jakich godzinach, w jakiej kolorystyce, jaka będzie tematyka moich postów i jaki mają mieć charakter. Następnie przygotuj przykładowe posty związane z różnymi typami treści, które chcesz publikować. Pomocne może być korzystanie na przykład z arkusza kalkulacyjnego, w którym będziesz planować, jakie treści publikujesz za tydzień, za miesiąc czy też dwa. Pozwala to na ogarnięcie chaosu i przede wszystkim na utrzymanie systematyczności na Twoim profilu. Okej, dobrałaś kanały społecznościowe, więc przyszedł czas na przygotowanie strategii. Jest to dość wymagające skupienie uwagi, jednak jestem pewna, że sobie poradzisz. Pod słowem strategia kryje się po prostu zestaw działań i Twoich planów, które będziesz realizować. Odpowiedz sobie na pytania, jaki typ treści chcesz publikować, w jakich godzinach, w jakiej kolorystyce, jaka będzie tematyka Twoich postów i jaki mają mieć charakter. Następnie przygotuj przykładowe posty związane z różnymi typami treści, które będziesz publikować. Pomocne może być na przykład korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, w którym będziesz planować, jakie treści publikujesz za tydzień, miesiąc czy też dwa. Pozwala to na ogarnięcie chaosu i utrzymanie systematyczności na Twoim profilu. No właśnie, systematyczność to słowo klucz, jeśli chodzi o działanie w sieci. Nie jest sztuką założyć wiele kanałów społecznościowych, sztuką jest ich utrzymanie na odpowiednio wysokim poziomie. Dlatego pamiętaj, aby niezależnie od wybranych kanałów postować regularnie. I daj sobie prawo do błędu. Ja też je niejednokrotnie popełniam. Obserwuj, jak użytkownicy reagują na Twoje działania. Jeśli odnoszą sukcesy, świetnie, super, gratuluję. Może jednak być tak, że dobrane przez Ciebie kanały i prezentowane treści nie będą do końca interesowały użytkowników, ale nie zniechęcaj się. Pamiętaj, że jest to czas na wprowadzenie zmian. I nie osiadaj na laurach. Uwierz, że świat internetu zmienia się niemal codziennie. Zwracaj uwagę na to, co jest aktualnie modne. Może transmisje na żywo, albo na przykład konkursy w sieci. Odpowiadaj swoimi działaniami na rytm życia internautów. Obsługa mediów społecznościowych może przynieść mnóstwo trudności. Jeśli zastanawiasz się, czy założyć konto salonu na Snapchacie czy na Instagramie, nie zawsze odpowiedź jest jednoznaczna. Musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Jeśli chcesz podejść do tematu z najwyższym poziomem profesjonalizmu, możesz na przykład skontaktować się z agencją reklamową, która myślę, że odpowie na wszystkie Twoje pytania. Dodatkowym plusem takiej współpracy jest możliwość pozyskiwania wysokiej jakości zdjęć, czy też prac graficznych, czy porad, które przerastają umiejętności amatorów. Pamiętaj, w sieci nie obowiązują żelazne reguły. Działaj metodą prób i błędów i myślę, że sprawdzaj swoje przeczucia. Przede wszystkim nie bój się. Jeśli masz dodatkowe pytania, zadaj je na moim kanale bądź też napisz do mnie. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że ten odcinek przyniósł Wam wartościową wiedzę. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do oglądania kolejnych. Dziękuję.